witam Was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony. Dzisiaj już mamy bardzo mroźny dzień, jest parę stopni zaledwie na plusie i bardzo chłodno, chyba niż nad Skandynawii nadciągnął. W każdym razie, w poprzednich 4 odcinkach pokazywałem wszystkie etapy rozpoczęcia użytkowania Mavica Mini od momentu, kiedy rozpakowujemy, aż po moment, kiedy jesteśmy już gotowi do pierwszych lotów. I teraz mówiłem o tym, żeby na pierwsze loty wybrać sobie takie spokojne miejsce, gdzie nam nikt nie będzie przeszkadzał, gdzie będziemy sami, gdzie możemy spokojnie sobie wszystko przećwiczyć. Dobrze też zrobić sobie checklistę, punkt po punkcie rzeczy i czynności, które powinniśmy mieć ze sobą. To jest istotne, dlatego że jeżeli nie mamy jakiegoś nawyku ukształtowanego, to jest duże prawdopodobieństwo, że o czymś zapomnimy. No ja teraz Wam pokażę, jak to wygląda w moim przypadku. Wszystko mam w tym małym plecaku. Ja tutaj wziąłem jeszcze oprócz drona, wziąłem kamizelkę i landing pad, czyli taką matę startową. Z matą startową jest tak, że ten Mavic Mini, muszę Wam powiedzieć, on jest, ma bardzo małe światło, ma bardzo mały prześwit i przez to czasami zahacza gimbalem kamerą podczas kalibracji o matę startową, więc chyba lepiej go kalibrować na jakiejś płaskiej powierzchni, na przykład nawet większa książka czy jakiś podręcznik, cokolwiek co jest płaskiego, bo mata startowa nie zawsze układa się idealnie, szczególnie jak mamy ten teren nierówny. Ja Wam to za chwilę pokażę, bo mam dokładnie taką sytuację, że jest teren nierówny i pokażę, jaka to jest istota tego kalibrowania. Teraz włączam kontroler jako pierwszą czynność. Ten kontroler powoli już zaczyna sobie działać. Telefon dopiero podłączę do niego na końcu, dlatego że jest zimno i gdy telefon podłączę wcześniej, to on mi się zdąży wychłodzić. Baterię mam rozgrzaną, była w case niedaleko od domu i jest ciepła na pewno. Gimbal też i jego gumy też są ciepłe, więc powinno wszystko grać. I teraz ten moment, o którym mówiłem, włączam teraz Mavica. I mamy taką sytuację, że on zaczyna właśnie już sprawdzać systemy, zaczyna kalibrować gimbal i tutaj może nastąpić ten moment, kiedy on zahaczy, bo jest bardzo niewielki prześwit. Ok. I w tej chwili łączą się ze sobą te dwa urządzenia, kontroler z Maviciem. My wyciszymy telefon, żeby nam nie przeszkadzano i też wyłączę Wi-Fi. Przekaz danych zostawiam, natomiast wyłączyłem telefon, wyciszyłem, żeby mi ktoś nie przeszkadzał. Posługuję się też tylko telefonem. Jeżeli latacie w takim miejscu, które nie jest dla Was znane, trzeba otworzyć dron radar i sprawdzić, czy to miejsce przypadkiem nie wyznaczono strefy na dany dzień, dlatego że może się okazać, że są na przykład manewry albo jakieś zawody balonowe, albo pokazy w okolicy i fajnie jest, jeżeli faktycznie mamy ze sobą dron radar. Popatrzymy sobie na mapę i zobaczymy, jaka jest sytuacja, czy wszystko gra, czy nie wyznaczono strefy na dzisiejsze właśnie miejsce. Mam zielone światło, mogę latać. W takim razie zamykam aplikację i teraz podepnę telefon. Otworzę w międzyczasie już aplikację Fly, podłączę telefon, jestem gotowy do startu, oprócz tego, że trzeba jeszcze skalibrować kompas. Kompasu nie musimy kalibrować za każdym razem, ja o tym mówię bardziej szczegółowo w innych opracowaniach, ale ważne, żeby taki kompas umieć i wiedzieć, jak skalibrować. Więc wchodzimy do ustawień Safety, Kompas Normal, Calibration, Start. I tutaj nas prowadzi już ekran, w jaki sposób skalibrować kompas. Obracamy najpierw w poziomie, później w pionie kamerą do góry. To nie jest zbyt wygodne, więc przestawiamy. Po chwili pokazuje się już nam komunikat, że kompas jest skalibrowany. Druga rzecz, którą zrobimy, sprawdzimy kartę pamięci. Może się okazać, że ta karta pamięci nie jest włożona, tak jak w moim przypadku. Rozkładamy anteny równo. Mamy skalibrowany kompas. Śmigieł tutaj specjalnie nie musimy rozkładać. Trzeba też uważać, żeby śmigła nie zahaczyły o tę powierzchnię, bo to się zdarza często. Ja tak kilka takich sytuacji miałem. To należałoby teraz obciążyć, tę matę. I to właściwie tyle. Poprzez CSC możemy tutaj uruchomić silniki lub je zgasić. Ja już to pokażę. Dwa drążki do siebie. I na dół, wyłączamy, dwa drążki do siebie i na zewnątrz,
i na dół lub do siebie i na dół. Można wyłączyć też jednym drążkiem bezpośrednio kontroler. Ok, teraz możemy już wykonać pierwszy lot. Właściwie to możemy sobie poćwiczyć tutaj blisko. Czyli ćwiczymy sobie, ja pokażę w jaki sposób. Prawa, lewa, lewa ręka teraz. Ale trzymamy lampę cały czas do nas, czyli twarzą jesteśmy zwróceni do lampy, tak? I teraz do przodu, czyli prawy drążek do przodu. Unieśmy go trochę. Prawy drążek do tyłu, wracamy. Podstawowe ruchy, góra, dół, czyli lewy drążek, dół, góra, dół, góra. I to jest zakres ćwiczeń, które wykonujemy podczas pierwszego lotu. Nie zmieniamy zupełnie kierunku, czyli cały czas utrzymujemy się tyłu, lampą statusu do nas. Tak. I wykonujemy ruchy, proste ruchy. Staramy się płynnie je wykonywać. Przód, tył, bok, drugi bok, góra, dół i bez obrotu na razie, czyli nie poruszamy się lewym drążkiem na boki. To jest wszystko. Spróbujemy teraz wylądować, czyli podlatujemy w miejsce, w którym chcielibyśmy wylądować. Już to pokażę, obniżymy trochę teraz Mavica i trzymamy praktycznie tylko lewy drążek w dole, on nam wyląduje. Troszeczkę skoryguje pozycję. W tej chwili mamy dobre miejsce do lądowania. Gotowe. Proste i w ten sposób wykonujemy pierwszy lot. Dobrze, słuchajcie, to są te podstawowe rzeczy, o których chciałem powiedzieć w przewodniku dla początkujących. Mamy za sobą 5 odcinków, od zera do już prawdziwego bohatera. Jeżeli byście chcieli coś więcej, to spójrzcie w opis na dole. Natomiast ja wam życzę przede wszystkim fantastycznych lotów, życzę wam dużo szczęścia, kapitalnych ujęć, ale też zadowolenia i satysfakcji z tego malucha. Oczywiście jest parę takich drobiazgów, o których tutaj nie mówię, na przykład o wysokości RTH, dlatego że my ćwiczymy tutaj w pobliżu. I pamiętajcie, że jeżeli nie przekroczymy odległości 20 metrów podczas naszego lotu, a uruchomi się RTH, to dron zaczyna od razu lądować. On nie wzbije się na tą wysokość założonego powrotu do domu i nie ominie przeszkód, tylko zaczyna od razu lądować. Na to trzeba zwrócić uwagę, jeżeli na przykład ćwiczycie nad gałęziami albo nad wodą, że może wam zacząć faktycznie od razu lądować. Tylko zwykle pyta też o potwierdzenie, że czy wylądować w danym miejscu, bo ocenia to miejsce jako niezbyt przydatne do lądowania. Ok, w każdym razie dziękuję serdecznie za uwagę w tym całym cyklu 5 odcinków. Było mi niezmiernie miło, to prawdziwy zaszczyt, że mogłem was wprowadzić w świat dronów. Pozdrawiam was, życzę wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Cześć!